Pani Aniu, co to jest hiperrealizm i jak długo powstają Pani prace? Hiperrealizm jest to pewna odmiana sztuki, można powiedzieć, jak sama nazwa wskazuje, hiperrealistyczna, czyli wprowadza oko w stan oszołomienia, gdzie ciężko jest rozróżnić pracę między fotografią a pracą, która wychodzi spod ręki ludzkiej. Trudno też powiedzieć, ile powstają takie prace. To wszystko zależy oczywiście od autora. Jak niektórzy mówią, praca nigdy nie jest skończona, tylko jest opuszczona. Więc właściwie moje prace powstają, myślę, że w granicach 20 godzin. Można tak to zamknąć w ramach czasowych, ale to tak jak mówię, plus minus. Hiperrealizm jest po prostu w pewnym sensie tym momentem, kiedy oko przestaje rozróżniać, czy to już jest praca, czy właściwie widzi coś, co zostało sfotografowane, ale światowi twórcy, do których oczywiście staram się dążyć i na których spoglądam, niektórzy z nich byli moimi nauczycielami w mojej drodze sztuki, są tak fenomenalni, że wręcz komisje wyspecjalizowane nie są w stanie odróżnić ich prac od zrobionych zdjęć. Także mam nadzieję osiągnąć kiedyś taki poziom, ale jest to bardzo trudne. Mam wrażenie, że hiperrealizm zaczął się rozwijać po odkryciu fotografii. Dlaczego nikt wcześniej nie wpadł na tak genialny pomysł? Myślę, że była to troszeczkę ambicja ludzka, może częściowo, żeby być po prostu dążyć do pewnego perfekcjonizmu i w ramach, kiedy fotografia też zaczęła być ulepszana i coraz bardziej wyraźna, ludzie zaczęli tworzyć, tak naprawdę kopiować, tak jak filozof Platon w swoich jakichś dywagacjach mówił, że idea jest tym takim ideałem, idea jest ideałem, czyli coś, do czego dążymy, do po prostu perfekcjonizmu. Myślę, że to też obudziło w ludziach taka ambicja po prostu sfabrykowania czegoś, co jest po prostu tak doskonałe, że oszukuje człowieka. Tak jak pan wspomniał, hiperrealizm w Polsce nie jest może aż tak znany, jak jest znany za granicą, szczególnie w Holandii, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. Często takie hiperrealistyczne dzieła właśnie w technice areografów, które ja tworzę, można też zobaczyć na przykład na ciężarówkach, na motocyklach, na samochodach. Po prostu to są poruszające się dzieła sztuki, które są nie w technice, może w formie 2D, a po prostu 3D do oglądania na ulicach. Także jest to naprawdę piękne. A skąd pani czerpie pomysły na pracę? Bardzo pasjonuje mnie człowiek sam w sobie. Tak jak tutaj po tych dwóch pracach tutaj akurat jest tematy może trudno powiedzieć, ale dlaczego zainteresowały mnie te dwa motywy, jest to przemijanie i anatomia ludzka. To są elementy, które naprawdę bardzo podziwiam, bo po prostu jest to natura, to jesteśmy my, którzy jesteśmy wytworzeni, nie jesteśmy żadnym sztucznym tworem, także jest to po prostu fascynujące, że można to narysować, odtworzyć i w ludzkich zmarszczkach, skórze, twarzy, spojrzeniu jest ukryte bardzo wiele emocji, historii i tak naprawdę każda twarz coś przedstawia, coś, co się za nią kryje, każdy jest inny i po prostu coś ze sobą niesie jakąś wartość. A pani Anno, na koniec chciałem zapytać, kiedy obudził się w pani pomysł tworzenia w hiperrealizmie? Pierwsze prace hiperrealistyczne powstały w 2013 roku. Na początku zafascynował mnie sam sprzęt, którym się to tworzy. To jest właśnie aerograf. Jest to naprawdę takie małe, jubilerskie cudeńko. Jest to długopis, można by powiedzieć, z małym kielichem na farbę, do którego podłącza się kompresor. Nie wiem czemu, wywodzi mi się to od pistoletów lakierniczych, dlatego większość osób tworzących w tej technice to mężczyźni. I w 2013 roku poznałam najpierw sam sprzęt, którym się to tworzy, a następnie idąc dalej tym tropem i poznając ludzi, którzy tworzą w tej technice, jak i wielkich światowych mistrzów, ta sztuka po prostu zafascynowała mnie swoją niemożliwością i przekraczaniem pewnych barier, że jest to po prostu niemożliwe, aby stworzyć coś takiego i tak naprawdę tak oszukać ludzkie oko, ponieważ
źródłem, może takim pionem całej tej techniki jest to, że to jest pewnego rodzaju oszustwo, ponieważ to, czego nie namalowałam, oczy widza sobie domówią na podstawie tego, co wiedzą, więc po prostu ja pokazuję to, co chcę pokazać, a widz widzi to, co chce zobaczyć. Dziękuję bardzo za spotkanie i czekam na kolejne oszustwa. Bardzo dziękuję i myślę, że jakieś pojawią się w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo.